siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Kolejny dzień, kolejna drużyna. Odliczamy do Plus Ligi i tym razem odliczamy i to odliczanie na ósmym miejscu poprzedniego sezonu. Aluron CMC Warta Zawiercie, co oznacza, że jeśli się nie mylę, to chyba 9 dni pewnie do rozpoczęcia. 9 dni, masz rację. Tak, 9 dni do rozpoczęcia rozgrywek Plus Ligi, a my dzisiaj ósma drużyna, nie robimy tego idealnie, tak odliczając po jednym dniu, ale nie ma to znaczenia żadnego, bo większe znaczenie ma to, co dzisiaj powiemy i to, co mówimy w innych odcinkach. Dojechaliśmy do wszystkich drużyn, które w zeszłym sezonie nie awansowały do playoffów, czyli poprzedni odcinek o GKS-ie Katowice, a dzisiaj już wchodzimy w drużyny, które do playoffów awansowały. Aluron CMC Warta Zawiercie. To jest pierwsza drużyna, którą weźmiemy na tapet, jak to się pięknie, nie na tapetę, a na tapet, czyli na to zielone sukno, tak, na stole. Nie chodzi Beniami... o tapetę na pulpicie komputera, tylko o tapet, to jest coś ani, innego. Tak, ani o tapetę na ścianach waszego pokoju. Czy też salonu. Aluron CMC Warta Zawiercie. Beniaminek w sezonie 17-18, pierwszy sezon w Plus Lidze w historii swojej, w sezonie 16-17 ograli w barażach HZS Częstochowa wtedy. To był jeden, tak, żeby nie było, że coś pomerdałem, ale jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie baraże zadecydowały o tym, że Aluron CMC Warta Zawiercie awansowali. Chyba tak. Warta Zawiercie ta awansowała do Plus Ligi. No i ten sezon 17-18, jak sobie najawę, pozycja dziewiąta. To był sezon, w którym trenerem był Zanini. No i tam pamiętam był Leon Guimaraes, Hugo Leon Guimaraes da Silva, jeśli dobrze pamiętam. Hugo Leon, tak? Na pewno. Hugo Leon, Matej Patak, Grzegorz Pająk, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj Sirokoga już był? Tak, już był Taichiro Koga, więc no, myślę, że zameldowali się jak na Beniaminka całkiem nieźle w Plus Lidze, tak? I to był ich najlepszy sezon, znaczy może najlepszy sezon, to był ich pierwszy sezon. Najlepszym sezonem jak do tej pory był sezon ich drugi w Plus Lidze i wtedy wszystko się idealnie w tej drużynie złożyło, bo nie wiem, czy pamiętasz wtedy Masny, Waliński, Alex Ferreira, Malinowski, który fantastycznie odpalił. Kto tam jeszcze dalej? Semeniuk chyba był w tej drużynie, tak? Jako trzeci, czwarty. Tak, kontynuował dobrą grę Taichiro Koga jeszcze wtedy. Tak, kontynuował dobrą grę Taichiro Koga. Tam chyba już Grzegorz Bociek wtedy też w barwach Aluronu CMC jako drugi atakujący. Czekaj, zresztą zaraz sobie jeszcze przypomnimy, kogo tam mieliśmy. Kto jeszcze? Bartosz Gawryszewski, wtedy Marcin Kania, Krzysztof Rejno, też wypożyczony przecież wtedy z Zaksy, też po bardzo dobrym sezonie. Łukasz Swodczyk, który wtedy też dobre zmiany dawał. Więc to była taka drużyna zawodników, których właśnie teraz widzicie ich na ekranie, którzy trochę niepostrzeżenie, ale nie udało im się, to, bo to tak się mówi, że udało, to tak jest taka częsta konstrukcja, która trochę wskazuje na brak sprawczości, a wtedy Mark Lebediu doskonale złożył tę drużynę, no i osiągnął niebywały sukces, jak na drużynę, która dopiero drugi sezon grała. Awans do półfinału, pamiętasz, z kim odpadli? Ze Strzębiem, dobrze mi się wydaje? W meczu odpadli w półfinale z Zaksą. Bo tak, najpierw grali z Radomiem i ograli ich w tam 2-1, też po emocjonującej rywalizacji. Następnie z Zaksą byli bardzo blisko wyeliminowania ich. To był ten mecz, w którym Śliwka poszedł na pozycję atakującego, Gardini trenerem Zaksy. Czy on wymyślił ten manewr, czy nie ma to znaczenia. Ważne to było z punktu widzenia Kędzierzynian, że to zadziałało i udało im się wykaraskać, wyjść spod topora wtedy. Już pamiętam rywalizację. I wtedy, jeśli dobrze pamiętam, Zaksa była mistrzem. Tak, Zaksa była mistrzem. Tak, z Warszawą w finale chyba.
Tak, Jastrzębski Węgiel ukazał się lepszy w starciu o miejsce trzecie. Tak, i to był fantastyczny sezon i wydawało się, że drużyna no też chyba całkiem niezłej sytuacji, jeśli chodzi o potencjał finansowy, bo wsparcie Aluronu, wsparcie lokalnej firmy CMC, budowana ta drużyna przez no też wziętego biznesmena i biznesmena z sukcesami, tak? Czyli Krispina Barana, że ta drużyna będzie powoli budowała i że ten jeden sezon nie będzie tylko takim wystrzałem, że nie będzie tylko tym takim jednym... Wypadek przy pracy. Tak, jednym wypadkiem, tak, w cudzysłowie wypadkiem przy pracy, ale sezon 19-20 i 20-21 to już były sezony, które szczególnie ten 19-20, w którym zawiercie skończyło na miejscu 10 i tam też zamieszanie, Masny odchodził, tak, przyszedł Lipiński, kontrowersje. Tak, kontrowersje związane z jakimiś zmianami w składzie. Tamten sezon bardzo nie wyszedł, ale jakbyśmy wzięli pod uwagę poprzedni sezon, no to to był taki sezon, który gdyby Zawiercie powtarzalnie od początku do końca grało na tym poziomie swojego ósmego miejsca, to pewnie byśmy powiedzieli, no na miarę możliwości awans do playoffów przyzwoicie. Ale biorąc pod uwagę to, jak oni fantastycznie zaczęli sezon i jak przez pierwsze kilka kolejek byli naprawdę na jedną z najlepiej grających drużyn ligi, no to jednak ten poprzedni sezon pozostawił pewnie spory niedosyt, bo wszyscy tam zjechali, tak? Byli zawodnicy, którzy grali na jakimś no, niebotycznym poziomie, wystarczy to, nie wiem, Orczyka, tak? Który znikąd z pozycji, nie wiem, trzeciego przyjmującego czy czwartego w PGS-krze nagle grał fantastycznie, Malinowski potwierdzał swoją formę, świetnie to wyglądało z Kawaną, cała drużyna grała fantastycznie i cała drużyna powoli stopniowo zjeżdżała i nie była w stanie się wykazać. Chyba dziś ten zjazd się połączył z przerwą, jaką mieli na COVID, czyli na to, jak odchorowali koronawirusa, to chyba wraz z tym zaczął się zjazd tej drużyny. No i tak idąc coraz dalej w kierunku zakończenia tego sezonu, to chyba bym to podsumował tak, że o ile początek mieli świetny, no to już potem bym powiedział chyba, że nie za bardzo trafili z transferami, tak można po prostu to podsumować już z perspektywy całego sezonu, bo tak, Kawanna zaczął świetnie, potem już zaczął grać trochę gorzej, Malinowski po tej przerwie na COVID się nie potrafił odnaleźć, ale to Malinowski akurat w tej drużynie był, do tego Paweł Halaba, czyli ten, który był rewelacją w Trefle Gdańsk, okazał się transferem bardzo nietrafionym, do tego chociażby Flavio Gualberto, który chyba trochę poniżej oczekiwań się zaprezentował, no i Michał Żurek, który no, nie był w stanie zastąpić jakości, jaką dawał Taichiro Koga, także no, sporo tych transferów się okazało trochę niewypałami, takie jest moje zdanie. No tak, no, bez wątpienia. Jeżeli dodamy do tego jeszcze to, że no, jednak bardzo mocno zjechał Malinowski, zakładało się, że Malinowski będzie zawodnikiem, który będzie kontynuował swoją dobrą formę z, nie wiem, poprzedniego sezonu, dwóch poprzednich sezonów, ale on w pewnym momencie też zjechał, no i niestety nałożyło się to wszystko w taki sposób, że z drużyny, o której na początku sezonu miałem wrażenie, że będzie w stanie z tempem gry dorównywać i taką jakością i tym tak bardzo poukładana była ta gra, będzie w stanie nawiązywać do poziomu Zaksy, no to niestety od pewnego momentu ten sezon poprzedni faktycznie się nie udał. No i dokładnie to, co mówisz, tak? Depowski potem już odszedł do Zaksy, tak? I też, no, problemem tego składu w poprzednim sezonie, albo przynajmniej wydawało się, że tym problemem faktycznie to może być, to był też taki brak ustalonej hierarchii, brak pomysłu na to, jaka w zasadzie powinna być podstawowa siódemka. Bo na środku w zasadzie czterech równorzędnych. Niemiec, Kania, Czarnowski, może nie, Flavio był podstawowym graczem, ale drugim środkowym mógł być ktokolwiek, tak? Jeżeli chodzi o przyjęcie, to tutaj też ciągle... Może pokaż po prostu skład, to będzie, znaczy ruchy transferowe albo po prostu tak. Skład, to będzie łatwiej w sumie o tym mówić, jakaś grafika może tam się pojawić w tle, to dobra, będzie od razu widać. Ale generalnie to masz rację w tym, co mówisz, bo też rotacje na przyjęciu, czyli tam powiedzmy Paweł Halaba pełnił marginalną rolę, no ale Dominik Depowski, dopóki nie odszedł do Zaksy, no to przeplatał właśnie na boisku z Piotrem Orczykiem i z Garetem Łagotutyją, także generalnie tak, no Malinowski nie zawsze grał dobrze, więc też sporo tam do pokazania miał Grzegorz Bociek, ale on też generalnie zawodził, więc taki bym powiedział
skończył się ten sezon w niejaki sposób, łącznie z tym, że rywalizacja o miejsce siódme została przegrana z Suwałkami, także też nieudany kompletnie koniec sezonu, czyli dwumecz przegrany z Suwałkami. I ten nieudany sezon spowodował, że zmian w zespole jest bardzo dużo, no ale o tych zmianach po dżingielku. Szósty set. Więc już przed dżingielkiem pokazaliśmy no, przewidywaną przez nas podstawową siódemkę, ale ta podstawowa siódemka, można mieć wątpliwości co do co najmniej trzech postaci, tak myślę. Atakujący, Dawid Konarski, on za Grzegorza Boćka, tak można to ująć, tak? Chociaż no jednak Dawid Konarski jest chyba atakującym lepszym od Grzegorza Boćka. Nie chyba, ja myślę, że na pewno, pomimo tego, że on ma taką charakterystykę, że często jest niedoceniany, ale to jest zawodnik, który no nie popełnia błędów przede wszystkim, tak? To jest zawodnik precyzyjny, można czasem być sfrustrowanym tym, że no nie wiem, nie uderzy w sytuacjach ryzykownych, ale taka jest po prostu jego charakterystyka. Na przyjęciu wymiana, tak, zupełna, Uroš Kovačević i Facundo Conte, nazwiska fantastyczne. Reprezentant Serbii, który będzie, no jeszcze, nasze nagranie odbywa się przed meczem o brązowy medal Mistrzostw Europy. Tak, jest 19 września, 16.03 konkretnie, także tak, taka więc... jest, tak na osi czasu jesteśmy usytuowani akurat. Dokładnie, więc nie wiemy, czy to jest medalista Mistrzostw Europy, ale na pewno podstawowy zawodnik reprezentacji Serbii. Fakt dalej, Facundo Conte, brązowy medalista i lider, albo jeden z liderów reprezentacji Argentyny na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Miguel Tavares po fantastycznym sezonie na rozegraniu, gdzie udowodnił, że nawet z nieco słabszymi zawodnikami jest w stanie w barwach Cuprum Lubin, był w stanie stworzyć z tego bardzo dobrze działającą maszynkę w ofensywie. Miłosz Zniszczą, o którym wspominaliśmy w kontekście GKS-u Katowice w nagraniu właśnie o GKS-ie, że to był jeden z najlepszych środkowych poprzedniego sezonu. Tak. Michał Szalacha, no tutaj musiał być Polak, tak? Więc zdecydowano się akurat na Michała Szalachę, który w zeszłym sezonie dużo nie grał w Jastrzębskim Węglu, ale gdy grał, to też pokazywał się, myślę, z dobrej strony. No i patrzysz po nazwiskach i wydaje się, że to jest drużyna, która powinna, jeszcze dodatkowo uwzględniając ławkę, prezentować się no, na miarę, kto wie, być może nawet medalu, być może walki co najmniej walki o półfinał albo o dobrą pozycję wyjściową w playoffach, tak? Więc gdybym taki skład zobaczył 3-4 lata temu, to bym powiedział, no to jest drużyna, która na pewno musi zdobywać medal, ale biorąc pod uwagę rywali, jacy są w tej lidze, w tym sezonie, to nie musi być takie oczywiste. Tak, nie jest to na pewno żaden pewnik, że za pierwszy zobaczymy na koniec z medalem, ale na pewno będą mogli ten medal celować. To, co jeszcze tutaj jest warte wspomnienia, na pewno to jest szeroka kadra, czyli wpisaliśmy na pozycję atakującego Dawida Konarskiego, a to wcale nie jest pewne, że to mistrz świata będzie grał, a nie Mateusz Malinowski, bo jeśli Mateusz Malinowski wróci do swojej rewelacyjnej formy, do której kiedyś nas przyzwyczaił, a potem ta forma uciekła, no to będzie być może grał właśnie Malinowski, ale na środku, czy to będzie Michał Szalacha, czy Patryk Niemiec, to też nie jest przesądzone. Wydaje mi się, że pewniakiem jest Miłosz Zniszczą. Na rozegraniu w ogóle nie szukałbym wzmocnienia, ale Maximiliano Cavanna to był całkiem solidny punkt zawiercia i tutaj to, że się jeszcze pojawił Miguel Tavares, to jest w ogóle już jakiś kosmos, że para rozgrywających Cavanna, Tavares, no to jest coś po prostu już świetnego. Do tego nie są to być może najlepsi rozgrywający, jacy będą w przyszłym sezonie grać w lidze, ale jakbyśmy mieli wziąć średnią z dwóch, no to zestawienie rozgrywających o bardzo różnej charakterystyce też. Tak, leworęczny Cavanna, grający lepiej pewnie do prawego skrzydła, Tavares, lepsza zagrywka, lepszy blok, tak? Trochę więcej agresji, lepiej radzący sobie też pewnie z gorszego przyjęcia, tak? Bo Cavanna jednak jak tlenu potrzebował tego dobrego przyjęcia w poprzednim sezonie. Byłoby najlepiej dla ligi, gdyby oni grali w osobnych klubach po prostu, czyli żeby się ten potencjał na ławce rezerwowych nie marnował, tak z perspektywy neutralnego widza to powiedzmy. No ale na przykład pozostał w tym pierwszoszóstkowym zestawieniu przypuszczalnie Michał Żurek.
o którym no, raczej akurat nie mam najlepszej opinii, że jest to jakiś czołowy libero w Polsce, no ale z kolei jak szukamy Polaków, no to za bardzo wyboru wielkiego nie ma. Ci, powiedzmy, o których bym myślał w kontekście tak zbudowanej pozostałej kadry, byli już pewnie pod kontraktem, no i tu nie była łatwa sytuacja. Dlatego też jedna zmiana na pozycji, powiedzmy, asystenta trenera, bo tam był Dominik Papiszewicz. Dominik Papiszewicz, który wywalczył jako pierwszy trener awans z drużyną z Zawiercia do Bundesligi, był do tej pory asystentem trenera Kolakowicza, a przeniósł się do Zachsy, tak? Jeśli dobrze myślę. Tak, on tam chyba będzie wspierał Zachsę, Strzelce Opolskie i jeżeli dobrze pamiętam, ma być kierownikiem drużyny. Tak. W Zachsie, więc on nie będzie asystentem Georga Kretu. Asystentem Georga Kretu będzie dalej Michał Hadała, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie, masz rację. A tutaj zostaje Igor Kolakowicz, no i Strian Popowicz, czyli myślę, że panowie się dobrze znają i to był człowiek zarekomendowany przez właśnie Igora Kolakowicza, czyli tu jest też taka zmiana na tej grafice względem poprzedniego sezonu. No właśnie, a do tego co? Jeszcze cały czas Piotr Orczyk, który grał fantastycznie na początku sezonu. Potem, tak podsumowując cały sezon, to wyszło pewnie może nie średnio, ale co najwyżej nieźle lub dobrze, więc po fantastycznym początku niestety zaliczył zjazd. No gdyby on grał tak jak na początku sezonu, no to grałby na poziomie skuteczności Wilfredo Leona. No jak się okazuje, Wilfredo Leon jest jeden, tak? A Piotr Orczyk nie był w stanie utrzymać aż takiej dobrej formy, więc są zmiennicy, jest podstawowa siódemka, no to co może pójść nie tak? No i jak sobie myślę, co może pójść nie tak, to wskazuje na kilka elementów. Pierwsza sprawa jest taka, że pomimo tego, że dobry turniej zagrał Facundo Conte na Igrzyskach Olimpijskich, to mimo wszystko nie mam takiego stuprocentowego przekonania, że to jest aż tak fantastyczny poziom, jaki był w momencie, w którym on tę naszą plusligę opuszczał. Tak? Czyli wygrywał nawet. Tak, czyli w momencie, czyli tak, on był do 2016 roku w PGS Krze Bełchatów i pamiętam, że sezon 13-14 miał absolutnie fenomenalny wtedy, bo on wchodząc do plusligi, znaczy może nie absolutnie fenomenalny, bo on długo potrzebował dużo czasu, żeby się odbudować, ale jak już się odbudował, to wszedł na bardzo wysoki poziom. No tak, ale parze z Antigą i Mistrzostwo Polski wtedy PGS Gra wygrała. Tak, no porządne kluby w Brazylii, bo Funvic Taubaté i Sada Cruzeiro to nie są drużyny przypadkowe, to są drużyny, które w tej lidze brazylijskiej dominowały, natomiast gdzieś też dochodziły opinie o tym, że Facundo Conte już jeżeli chodzi o ogrywanie tych drużyn słabszych, to radził sobie bardzo dobrze, ale z tymi drużynami z wyższej półki w Brazylii już bywało różnie, więc może tutaj jakiś tam mały znak zapytania. Znaczy miałbym duże wątpliwości właśnie do czasu rozpoczęcia igrzysk, ale on w igrzyskach udowodnił, że grając w parze z tym, powiedzmy, dużo gorszym graczem aniżeli Uroš Kovačević, czy to Palacios, czy Poglachen, no to jednak dawał radę i był, jak to zrobiliśmy kiedyś transmisję po igrzyskach, że to był jeden z tych niosących fortepian, na którym wspaniale grał Luciano De Cecco, także akurat Facundo Conte te igrzyska miał udane i to w dużej mierze dzięki niemu ten sensacyjny wynik Argentyny, więc to było bardzo niedawno, to pozwala sądzić, że on swój odpowiedni poziom jeszcze na poziom, na właśnie nagranie plus lidze dowiezie. Tak, i więc tak, raczej nie ma wątpliwości co do gry Urosza Kovačevića, on jest trochę zawodnikiem rozkwianym, ale nawet gdyby coś nie działało, to myślę, że jest niezłe odejście w postaci Orczyka, też lewa ręka, więc myślę, że ta zmiana jest w miarę naturalna. Jest dobra. To tak. Jeszcze co można powiedzieć o Uroszu Kovačeviću? Siatkarz chyba bardzo znany, od 17 roku reprezentuje w ogóle Serbię, bo już wtedy debiutował w Lidze Światowej w Chinach, więc żeby nie mówić jakichś oczywistości, to można też powiedzieć ciekawostkę, że to jest moim zdaniem siatkarz bardzo wypoczęty, bo on po sezonie covidowym grał w Chinach i jak zagrał w Chinach 15 marca, to był mecz po 372 dniach przerwy, gdzie on nie zagrał żadnego oficjalnego spotkania. Także można powiedzieć, że ponad rok nie grał żadnego meczu. Więc akurat o sposób regeneracji pewnie u niego będzie można być spokojnym i Mistrzostwa Europy jakoś go bardzo nie wyeksploatują, bo dużo poodpoczywał sobie. W Chinach też sezon bardzo krótki, więc można się spodziewać, że to będzie Uroš Kovačević w swojej najlepszej odmianie. Tak, przynajmniej tak, mam taką nadzieję, bo to jest zawodnik do zachowania fantastyczny. Ale jakbyśmy już zastanowili się nad
nad tym, na przykład, nie wiem, tak szukając tego jego występu na Mistrzostwach Europy, tak, no to on grał w Serbii praktycznie od deski do deski, był jednym z tych zawodników, którymi Slobodan Kovač nie rotował, tak, ale to nie wiem, jak oceniasz jego Mistrzostwa Europy, bo wspominałeś o Conte, który dobrze wypadł w Tokio. No tutaj to najdobrze akurat nie oceniam Kovačevića, bo grał jak na swój poziom, powiedziałbym dosyć przeciętnie. Jakoś tak, bardzo więc, nie ma do czego chwalić w tym turnieju. Tak, więc myślę, że w porównaniu do, nie wiem, postaci takich jak, nie wiem, Micheletto, Leon, nie wiem, kto dalej, może, nie wiem, Gapet, może Nimir, no to wydaje mi się, że było kilku zawodników z mniejszymi nazwiskami, którzy w tym turnieju grali lepiej, no ale to jest nieprawdopodobna marka. Uroš Kovačević to w ogóle jest dla mnie zawodnik, który jest, tak jak mówiłem, trochę rozchwiany, ale no jest magikiem, jest technikiem fantastycznym i też wydaje mi się, że on jednak ma takie momenty chwiejne w przyjęciu. I przechodząc do tego największego problemu moim zdaniem drużyny z Zawiercia w przyszłym sezonie, to zestawienie Żurek, Kovačević i Conte moim zdaniem nie musi koniecznie gwarantować dobrej jakości przyjęcia. I to jest dla mnie punkt taki zapalny w tej całej drużynie, czyli właśnie to zestawienie przyjęcia, bo Orczyk też nie ma bardzo dobrego przyjęcia. Więc nie wiem, jak będzie z tym komfortem gry dla rozgrywającego. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, no nie wiem, jakość tych skrzydłowych, czy to będzie Malinowski, czy Konarski, czy Conte, czy Kovačević w dobrej formie, no to z przyjęcia gorszego też powinni sobie radzić na pewno lepiej niż w poprzednim sezonie, bo w poprzednim sezonie trochę tak było, że czystą skutecznością w mojej ocenie na wysokiej piłce nie było tak dobrze, ale właśnie to przyjęcie martwi, tak, bo no, nie musisz mieć perfekcyjnego przyjęcia zawsze. Im mocniejsze masz skrzydła, tym no, bardziej akceptujesz to, że to przyjęcie nie będzie dobre. No ale tutaj to jest dla mnie potencjalnie wada Zawiercia tego składu zbudowanego na kolejny sezon. Tak, to ja się z tym zgadzam. To też o tym samym właśnie chciałem powiedzieć, że formacja przyjęcia w elemencie przyjęcia właśnie to nie będzie najmocniejsza broń na pewno zespołu z Zawiercia. Gdzie byś widział atuty? Byłaby to na przykład zagrywka? Bo ja jestem skłonny jakby do tego dążyć, że to są gracze, którzy właściwie wszyscy będą w stanie mocno z linii 9 metra uprzykrzać życie, włącznie z rozgrywającym, chociażby jeżeli będzie to Tavares. Tak, no bardzo dobry flot zniszczoła, chyba najlepszy, albo jeden z najlepszych w lidze. Uroš Kovačević, no nie wiem, czy to jest piorunująca zagrywka, to jest dobra zagrywka, ale też nie wiem, czy to jest taka moc, tak? To jest raczej kierunek, tak? Niż jakaś niebywała moc. Ale tak, no Malinowski, który jeżeli będzie w formie, a no to jest znak zapytania, tak? Bo patrząc jak na razie na to, co prezentują atakujący jest Zawiercia w okresie przygotowawczym, to ani Konarski, ani Malinowski nie grają jak na razie fantastycznie, żeby nie powiedzieć, że raczej Konarski prezentuje się chyba troszkę lepiej, ale Malinowski cały czas jakby nie mógł się wygrzebać z tego dołka, w który wpadł właśnie w zeszłym sezonie. Cały czas coś tam nie działa i to są tylko sparingi, więc nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, no ale próbujemy przeanalizować, próbujemy zrozumieć lepiej to, jak to Zawiercie może funkcjonować w kolejnym sezonie. Dorzuciłbym na pewno też blok jako atut, bo patrząc na to zestawienie, co tutaj, no to Facundo Conte, moim zdaniem blok ma dobry. Dawid Konarski, moim zdaniem słynie wręcz z bloku, tak? Jeden z najlepiej blokujących, atakujących w lidze. Dalej masz Zniszczoła, który jeżeli utrzyma dyspozycję, bo tam mówimy o jego wieku, że tam 36 rok życia w przyszłym roku, no to jeżeli oni utrzymają swoją dyspozycję, no to dorzucając jeszcze Tavaresa, który też wydaje się być jednak z tych zawodników, którzy ten atut bloku mają za sobą, no to może to być drużyna naprawdę na tym bloku twarda, tak, więc myślę, że poza właśnie zagrywka i blok mogą być też atutami Zawiercia.
No i może z wyjątkiem Michała Szalachy, to jest ekipa bardzo doświadczona i ograna na bardzo wysokim poziomie, tak można krótko po prostu powiedzieć, bo każdy z tych graczy już swój poziom przez, powiedzmy, dystans kilku co najmniej sezonów udowodnił. Nie ma takich nieoczywistych graczy, powiedzmy, jeszcze na dorobku, jak chociażby mówiliśmy w przypadku zespołu Olsztyna. Myślę, że zawodnicy okej, faktycznie poziomem fajnie dowożą moim zdaniem, ale to jeszcze jest, powiedzmy, brak ugruntowanej pozycji. Tutaj jest zespół tak, bardzo doświadczony. Tak, o Szalasze można powiedzieć też tyle, że no te jego dwa sezony w Jastrzębiu to nie były sezony, w których dużo czasu spędziłby na boisku, więc może tak, ta postać... Z wyjątkiem właśnie Szalachy, tak. I też jakieś kontuzje mu się przytrafiały, więc trochę ta jego kariera była, powiedzmy, poszatkowana, bo nawet pamiętam poważny uraz chyba ścięgna Achillesa chyba. Jakiś czas temu też miał chyba rękę złamaną bodajże albo palec, więc te kontuzje jakieś tam mu się przytrafiały. No ale generalnie to pozostała ekipa to jest kawał doświadczenia. Tak, to jest kawał doświadczenia i teraz odejścia, tak? Odejścia i przybycia do drużyny Aluronu CMC w Artyze. Szósty set. No i właśnie, tak to wygląda, jeśli chodzi o zmiany w drużynie. Więc zmiany też dość duże, ale nie aż tak duże, bo jednak większość zawodników, która odeszła, to zawodnicy, którzy nie pełnili kluczowej roli w poprzednim sezonie. Flavio Gualberto, to on na pewno tę rolę pełnił. Paweł Halaba, odchodzi do Ślepska Malów Suwałki. Marcin Kania, czwarty środkowy poprzedniego sezonu w zawierciu do GKS-u Katowice. Patryk Czarnowski kończy karierę, Grzegorz Bociek schodzi szczebel niżej do Gwardii Wrocław. Gareth Muagututia, inny, no chyba podstawowy, tak trzeba byłoby go nazwać, zawodnik w poprzednim sezonie do Egiptu. Al-Ali. Georgijew do Hebaru Pażardzik w Bułgarii. No i Krzysztof Andrzejewski, drugi libero, zakończył karierę, więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o odejścia. Największa strata? Pewnie Flavio mimo wszystko, mimo że ja spodziewałem się lekko lepszego sezonu w jego wykonaniu, no to chyba najbardziej jego może tutaj brakować, chociaż no trzeba było poszukać Polaka, więc no trudno, żeby on akurat w tej ekipie się ostał. No Paweł Halaba nie nawiązał swoją dyspozycją do tego, co grał w Treflu Gdańsk, więc musi to być Flavio. Flavio, który o ile jeszcze w bloku faktycznie jeden z najlepszych środkowych ligi, tak, jeśli chodzi o ofensywę, to długą część sezonu z Maxi Cavaną się nie mógł zgrać. Im dalej w las, tym wyglądało to lepiej, ale jednak było to jakieś małe rozczarowanie, ale nawet pomimo tego, chociaż rozczarowanie, nie, może rozczarowanie nie, ale no nie zagrał fantastycznego sezonu, zagrał myślę przyzwoity sezon. No i fajnie byłoby, gdyby został w plus lidze, no ale odchodzi do słonecznej Italii. Tak jak już rzucamy takimi frazesami, to ta słoneczna Italia też się zawsze pojawia, więc on będzie grał w drużynie TJ De Falco, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, Tono Kalipo, Vibo Valentia, więc De Falco z Vibo Valentii do Polski, a Flavio do Włoch. Pozostali zawodnicy w zasadzie tak, Bociek moim zdaniem już kariera ciężko będzie mu nawiązać do potencjału, który prezentował na początku, bo te jego wejścia w poprzednim sezonie jakiś taki, nie wiem, trochę ociężały. Grzegorz Bociek, zobaczymy jak będzie sobie radził w Gwardii Wrocław. Może Kania, który w sumie dobre zmiany dawał, no ale myślę, że nie ma co się specjalnie zastanawiać nad tymi odejściami, no ale zastanówmy się o najlepszy transfer. Tak, do wyboru kilka ciekawych postaci. Kovacevic, Conte, może Konarski, pewnie nie, tak, po takim, no, takim sobie sezonie przyzwoitym w Radomiu, gdzie no, był jedną z niewielu jasnych postaci, no ale chyba Kovacevic lub Conte. Kovacevic dla mnie, znaczy w sensie ja po prostu lubię jego styl gry, ja jestem, jak to się nazywa, nie wiem, wielbicielem jakby sposobu grania właśnie tego 28-letniego Serba, więc akurat dużo większą sympatię ugodarzę aniżeli Facundo Conte, a poziom sportowy myślę, że co najmniej porównywalny obu facetów, więc Uroš Kovacevic dla mnie to jest najlepszy transfer, ale to jest też szereg transferów bardzo po prostu wyglądających mocno na papierze.
i czy to będzie Conte, czy Kovacevic, czy Miguel Tavares, czy Dawid Konarski, czy Miłor zniszczą, to nie będą jakieś kolosalne, powiedzmy, różnice w jakości transferów, więc tych nazwisk, powiedzmy, kilka tu można spokojnie wymienić. Ja też się skłaniam do skłaniam się ku Uroszowi, Kovacevicowi. Z tego względu, że też jest no jednak parę lat młodszy od Facundo Conte i on powinien tutaj przychodzić do ligi i powinien rozdawać karty. On jest w idealnym wieku dla siatkarza, ma 28 lat, przybył do drużyny też z uwagi na przyjaźń, jaką ma z Igorem Kolakowiczem. Chyba mówi w wywiadach, chyba, że to jest jak ojciec dla niego bodajże, coś takiego. Tak, to jest dokładnie, więc Urosz Kovacevic, to co mówiłeś, wypoczęty, z drugiej strony to, co pokazuje na mistrzostwach, może wcale mu ta przerwa długa nie pomogła, tak? Zobaczymy. Tak czy inaczej, to też jest tak, że ja mam pewne wątpliwości co do tego, czy Urosz Kovacevic pomimo wielkiego nazwiska będzie aż tak fantastycznie sobie w tej plusidze radził, tak? Nie wiem tego, mam co do tego pewne wątpliwości, ale patrząc na całokształt, no to zdecydowanie Urosz Kovacevic jest... Dla mnie Kovacevic to nie jest taki lider numer jeden, czyli jeżeli byśmy zestawili go w parze z jakimś, powiedzmy, nawet zostając przy zawierciu, jeśli Kovacevic miałby grać w parze z Depowskim na przykład, no to już nie byłby to tak dobry grać jak w parze z Conte, czyli ja bym nie szukał lidera wyraźnego w postaci właśnie Kovacevicia, tylko to jest raczej ten gracz taki trochę, nie chcę powiedzieć z drugiego szeregu, ale który uzupełnia znakomicie bardzo dobrą drużynę po prostu. Mhm. Czyli to nie jest wyraźny lider w postaci, nie wiem, Nimira chociażby, ale to już też inna... Czy nawet Conte w tej roli lidera chyba się troszeczkę lepiej odnajduje. Tak, tak myślę. Tu jeszcze jest odejście na prawym skrzydle, więc myślę, że to są dobre warunki do dobrego funkcjonowania Urosza Kovacevicia. Dokładnie, ale nie wiesz, to też jest truizm, ale byli już zawodnicy, którzy przychodzili z takim nimbem takich gwiazd, tak, do Plus Ligi i różnie bywało z ich poziomem sportowym, no ale jeżeli oceniam na chłodno, jeżeli oceniam na podstawie ostatnich kilku lat gry, no to Urosz Kovacevic ma wszystko, żeby w tej lidze odegrać rolę ważną. No i co, no to jeżeli uznaliśmy, że Urosz Kovacevic jest najlepszym transferem, no to teraz jeszcze wypada nam się zastanowić nad tym, na co stać Aluron CMC warte zawiercie w kolejnym sezonie. Szósty set. No i panie Filipie, na co stać zawiercie? Może już tę grafikę ukryjemy, pokażmy nasze twarze na zbliżeniu i teraz emocje na twarzy Filipa. Filipie, na co stać Aluron CMC warte zawiercie? Zastanawiam się, jak będzie wyglądać kolejność w fazie zasadniczej. Od tego będzie dużo zależeć, czy ja będę widział zawiercie w półfinale, czyli będą mieli szansę gry o medale, czy nie. Już w jednych z pierwszych zdań wtrąciłem się gdzieś około tego półfinału, czy wręcz o myśleniu o medalu. Myślę, że tam w zawierciu na pewno takie realia mogą gdzieś tam się pojawiać, czyli kiedyś nie tak dawno temu było czwarte miejsce, to teraz na pewno jest to zespół z potencjałem na to, żeby jakiś krążek w historii klubu po raz pierwszy sobie wywalczyć, ale to będzie też dużo zależeć od tego, jak pójdzie im faza zasadnicza właśnie, no bo jeżeli by się okazało, że nie zajmą, powiedzmy, powyżej czwartego miejsca, czwartego lub wyżej miejsca, to będą te półfinały bardzo ciężkie, no i się może okazać, że mecze o brąz jednak się okażą słabsze, chociażby, nie wiem, czy Torysowi, czy Jastrzębskiego Węgla, więc widzę ich w czwórce, bo sądzę, że są w stanie na pewno co najmniej czwarte miejsce w fazie zasadniczej zająć, a to im da względnie nietrudnego przeciwnika w ćwierćfinale. Kto by to nie był, to myślę, że będą faworytem lub nieznacznym faworytem, więc tu droga do półfinału moim zdaniem jest całkiem otwarta, więc powiedzmy trzymiejscowy przedział to jest dla mnie bezpiecznie, nie mistrz Polski może jeszcze, ale 2-4. Dobra, ja mam z kolei takie uczucie, że tak jak w przypadku, nie wiem, AZS-u Olsztyn, mam poczucie, że oczywiście to jest drużyna dobrze spasowana. W sensie, że wiem czego się spodziewać, nie mam specjalnych wątpliwości co do poziomu gry. Tak tutaj to trochę czego się obawiam, to po pierwsze, czy Conte i Kovacevic okażą się aż takimi petardami, bo
rywalizacja, jeśli chodzi o tych najlepszych w lidze, no bo to, wiesz, chcesz grać, mówię to, co powiedziałem w przypadku Indyk Polu AZS Olsztyn, chcesz grać o medale, to musisz mieć zawodników, którzy będą no, jednymi z najlepszych w lidze na swoich pozycjach. No i tutaj jest jakiś tam mały znak zapytania dla mnie, czy na pewno ta drużyna jest dobrze spasowana. Bo mówię, mam problemy, mam trochę problem z tym przyjęciem, o którym wspominałem, czyli jakby elementem przyjęcia, nie z jakością przyjęcia. Z jakością, tak, z jakością przyjęcia. Mam pewien problem z tym, że tak jak w poprzednim sezonie, mam wrażenie, że Kolakowicz trochę się pogubił z rotacjami i zarządzaniem składem. Tak teraz znowu może popaść dokładnie w ten sam rytm. I jeżeli ja miałbym Kolakowiczowi wystawić notę za poprzedni sezon, to poza tym początkiem to wyglądało to źle, więc ja nie wiem, czy on będzie w stanie to wszystko aż tak perfekcyjnie ułożyć, tak, żeby ta maszynka zagrała. Nie wiem, czy tutaj nie będzie trochę wiary właśnie w nazwiska, jeśli chodzi o zawiercie. A i też pytanie, no jeżeli mówiliśmy, że jest jak drugi ojciec dla Urosza Kowacewicza, no to pytanie, co w sytuacji, w której Urosz nie będzie grał dobrze, tak? No to będzie musiał mieć odwagi na tyle, żeby podmienić go na Orczyka czy Tepowskiego. Mhm. Tak, i tutaj mówiłem, że duża rola będzie w tym, jaką pozycję na koniec rundy zasadniczej zajmą, no i tu jest taki atut właśnie w postaci szerokości składu, czyli teoretycznie to powinno im ułatwić sytuację walki na długości sezonu, ale jest tym właśnie problem, jak Kolakowicz będzie sobie radził z ewentualnymi rotacjami, bo to był jego minus moim zdaniem w zeszłym sezonie, tak jak ty powiedziałeś, przy czym wtedy chyba mocno komplikował im koronawirus sytuację, czyli gracze po prostu byli bez formy, raz jeden powiedzmy grał trochę gorzej, raz drugi, no i to, że on rotował składem, to nie było jego, powiedzmy, sposób na tę drużynę, to nie był jego sposób na tę drużynę, tylko po prostu sytuacja go zmuszała, że wybiera jakiś zespół, jakąś szóstkę, oni nie grają dobrze, no to stara się jednak rotować. Jeżeli tu ma zespół zbudowany tak, że powinni wyglądać dobrze, to może te rotacje po prostu nie będą konieczne, bo taka szóstka, którą on sobie wybierze, czy którą tam pokazaliśmy, będzie po prostu grać i spełniać swoją rolę. Jedyna tam rotacja może być, powiedzmy, taka nieoczywista sprawa, nie wiem, czy Michał Szalacha, czy Patryk Niemiec, myślę, że będzie grał Tavares, a nie Kawanna, no i ewentualnie pozycja atakującego jeszcze, ale i Dawid Konarski, i Mateusz Marinowski mogą dać odpowiednią jakość, więc tu może się okazać, że jeden z nich po prostu ugruntuje sobie swoją pozycję i będzie grał, a dobry zawodnik będzie musiał siedzieć na ławce rezerwowych, bo tak po prostu ta ekipa jest zbudowana, że jest mocna ławka rezerwowa, tylko kwestia tego, czy Kolakowicz będzie to potrafił najmocniej wycisnąć, jak się da. No właśnie, no problemem Żurek największy, też... Największy właśnie problem dla mnie, że oglądałem kiedyś Green Book, tam było takie fantastyczne porównanie, że właśnie ten Michał Żurek z całym szacunkiem to jest jak krowi dzwonek na końcu symfonii, czyli budujesz sobie zawodników typu Kowacewicz, Conte, Tavares, Konarski i do tego wszystkiego jest Michał Żurek, którego akurat za element przyjęcia nie za bardzo sobie cenię. Więc gdyby tam jeszcze był lepszy libero, no to już byłbym znacznie spokojniejszy. Lider mentalny, ale na pewno nie lider sportowy, Michał Żurek. Jest Bartosz Makoś, który no, będzie w stanie na pewno pomóc, bo myślę, że też ten jego sezon w Lubinie przyzwoity. Dobra, do meritum. Ty mówisz 2-4, ja mówię 4-6. Widzę trzy drużyny mocniejsze od Zawiercia. A mówię, mam coś takiego, że widzę drużyny lepiej spasowane od Zawiercia też w czołówce, tak, więc jeżeli zagrają swojego maksa, to ten medal może się wydarzyć, ale muszą zagrać swojego maksa i nie mam pełnego przekonania, że to zrobią. Bo to jest tak, tak przypuszczam, bardzo ogólnie mówiąc, że zagrozić im może, jeśli Zawiercie na czwartym miejscu, powiedzmy, to kto ich może z tego czwartego miejsca zepchnąć? Myślę, że Jastrzębie, Resowia są wyżej, Zachsa będzie ewentualnie wyżej, no i kto może ich tam na to czwarte miejsce podatakować? Myślę, że to może być coś z trzech ekip, albo Olsztyn, albo Warszawa, albo Bełchatów. Dokładnie. Ale to nie są takie drużyny jakieś mocno przekonujące, że będą mocniejsze od Zawiercia. Tak, oczywiście i dlatego właśnie mówię, ja daję tę posadę 4-6, może 3-5, ale bardziej widzę to miejsce jednak czwarte, czyli myślę, że Zawiercie może zostać bez medalu. Mówię, nie jestem w stanie też do końca tego wyrazić, ale coś mi w tej ekipie nie leży, tak, odrobinę, a zobaczymy, czy intuicja mi zawiedzie, czy mi nie zawiedzie. Dobra, dajcie znać, czy Zawiercie według was może włączyć się do walki o medale w tym sezonie.
Dajcie znać, kto będzie największą gwiazdą i czy Uroš Kovačević dalej będzie ośmieszał swoich rywali fantastyczną techniką użytkową. Jak sądzicie, jak uważacie, dajcie znać czy w komentarzu, czy po prostu podzielcie się ze swoimi znajomymi. A dzisiaj za uwagę dziękuję Piotrek i Filip. No i jutro kolejny odcinek o ślepsku malów suwałki. Dziękujemy. Dzięki.